Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii DC Plus 3 Kampania Imperium, odcinek 31 i to jest pierwszy odcinek na misji 5, prawdopodobnie ostatniej misji Imperium, ponieważ pamiętam to miejsce i tutaj się kończy Kampania Imperium. W podstawowej wersji gry, czyli w odrodzeniu bez reinkarnacji, było 7 misji. Z tego co pamiętam, Imperium. Także troszeczkę się tam więcej działo pomiędzy. Pamiętam, że była też taka misja, na której były straszne problemy z kamieniem i trzeba było iść w górę do jakichś górskich klanów właśnie, żeby kamienie im zajumać, czy coś, w ogóle inna historia. Ale tutaj w tej wersji w reinkarnacji wymyślili dużo więcej pobocznych wątków z tego co kojarzę. A i mamy naszego Konrada, który już próbował ukraść przedmiot z naszej własnej stolicy, ale go niestety złapano i mu się to nie udało. Dałem mu też do armii leczącą, tak w razie czego, żeby była, bo się przyda mimo wszystko takie coś do armii, chciałbym też, żeby on miał jeden punkt tego. Rezerwy, żebym nie za każdym razem ją brał do walki. Chciałbym ją tutaj chować, do tej rezerwy. Żeby po pierwsze on dostawał więcej doświadczenia i po drugie, no, wolałbym, żeby ona, żeby ta lecząca nie była po prostu jakby zagrożona za każdym razem, bo on sobie w większości przypadków może poradzić lepiej tak naprawdę bez niej. Tak mi się wydaje przynajmniej, żeby tak mogło być. Dobra. Ale drodzy Państwo, tutaj mamy już jakiś outpost, który jest dosyć trudnym outpostem, bo rozpoznaje po prostu wygląd tych ruin. Więc ja to zaatakuję, bo Lambert sobie poradzi raczej z dwoma mścicielami. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Ile ty masz tej osłony? Trzy. Mamy jeszcze tego, który też jest w stanie przyjąć na klatę ciosy, więc spoko. Germek też będzie w stanie jeden cios przyjąć, zakładając, że to nie będzie kryt. Ach, przygotowania robią. Będą mogli zignorować kompletnie ten osłonę. To jest złe. Ale i tak tam podjadę Lambertem. Też się przygotuję. Tutaj wait. Ty zrób w razie czego jeden kroczek do przodu, się przygotuj. Ty zwaituj. I co oni zrobią? Atakują najbliższy cel. Bohater dostał skryta, przez co od razu mu się buff włączył do uników. I tyle, jeżeli chodzi o ich obrażenia. Już więcej mi ten, już więcej nie będą mogli ignorować tego. Osłony. Gro. Ja wiem, że ja teraz przesyłam odcinek z DC Plus 2, który przed chwilą nagrałem, ale bez przesady, nie musisz się ścinać. Dopiero się rozkręcamy. Dobra, weź tu podleż tego Lamberta. A, za 46, tylko to ją trzeba piorunami pewnie bić. Nią. Się podejdź, w sumie. Stary. Bierz na klatę. Nie trafiłeś, bardzo mi przykro. O nie, oni osłonę zabierają. To już jest moja ostatnia. No trudno, bierz ją. I oni też mają teraz osłonę. A nie, jestem teraz przygotowany. Słuchaj, zajdź z tej stranicy, weź tego. Ty musisz zwejtować. I teraz ty już musisz przytankować. Nie bierz. Dobra, wolę, żeby bohatera uderzył. Teraz możesz wziąć. A ty masz na slashing 50%, dobra. Dopóki oni nie będą krytać, jest ok. Trzeba teraz temu osłonę zabrać, żeby Giermek mógł bezpiecznie go uderzyć. Kurwa, kryt wszedł jeszcze. Mimo takich uników. Niezły fart. Kurde, nie trafiłeś. Bo chciał leczyć. Dobra, tutaj lepiej go dobić piorunem. Dobra, ten sobie tutaj tankuje całkiem nie najgorzej. Bohcio, bierzesz na siebie jego osłonę. No i jego inicjatywa ciągle rośnie od ciosów. Leży, bo masz dwóch teraz do wyleczenia.
pierwsza walka od razu ciężka walka, ale powinny być nie kiepskie ekspy za to, mam nadzieję przynajmniej. Tego lecz. Teraz Giermek może dostać w pysk. Ale też masz 50% na slashing, to weź go. Krytycznie dostałeś, no tego się nie spodziewałem, ale... Dobra, zabity. Mało expów, 106 tylko. Nie jest dużo wcale. 108. To też jest kiepskie, ma na śmierci 400, no może się przydać. Okej, tu jest jakaś walka trochę prostsza. Ty, drogi panie... Słuchaj, no ty zwiedzaj, lecisz do przodu. Ty nie będziesz atakował jednostek, które są w takim... na polu, tylko ty będziesz robił ruiny, takie prostsze ruiny, jeżeli znajdziesz. To jest twoje zadanie. Ewentualnie zajmiesz... takie coś, o. Takie coś, jak możesz zająć, to zajmiesz, nawet jeżeli coś tego broni. Powinieneś sobie poradzić z tymi wilkami bez większych problemów raczej. Spróbujemy. Dobra, zmieniamy turę. Zobaczmy, co ty zrobisz z tymi wilkami. A, są aż cztery, ale jesteś mocny, Konradzie. Wierzę w ciebie. Ja w ciebie wierzę. Kurde. To nie jest proste. Dobra, ustań tu. Trudno. Albo jednak nie. Oni będą mogli we dwójkę mi ją gryźć zaraz. Będzie problem. Weź się tu wychyl, daj defa. Dobra. Ten się wykrwawi. Teraz to złajtuj. Oj. Łącznik, oni biją piercingiem, a ty na piercing nie masz podatności. Dobra, ty się tu chowaj. Ty się tutaj teraz ustawiasz. Mogę negatywne efekty z siebie ściągnąć, jakbym chciał. A, jeszcze na nią się przeniosła ta zaraza. No tak. Dajesz defa. Nie wiem, czemu nie mogę teraz waita dać, no ale trudno. Dobra. Zabijasz. Leczysz. Waitujesz. Zabijasz. Kryt mógłby wejść. Przydałoby się. Kurde, no naprawdę by się przydał ten kryt. Szkoda, że nie weszło.
Cały czas ta siła im spada. Ta choroba cały czas postępuje. To tak działa, nie? Że ta siła spada. Tak, minus 1 do siły, minus 1 do siły. Ten już ma minus 4 do siły, ale za to ile do obrażeń. Także cały czas mu siła spada i obrażenia też się zwiększają. Także i buffuje się, i debuffuje jednocześnie. I bardzo fajne expy dostałeś też, Konradku. Dobra, bierzesz to. No, z tym nie mam szans, bo nie mam akurat takiego źródła obrażeń, żeby to zrobić. Lecisz tam. Tutaj możesz zajść. Okej, trochę się terenu odkryje. Tam jest fajna rzecz, tutaj jest fajna rzecz też. Dobra, Lambert, spróbuj to porobić. Mimo, że jesteście ranni, to i tak sobie poradzicie. Podejrzewam, że się i tak bardziej wyleczy niż zranie na tej walce. Jest dosyć prosta walka. Dobra, tutaj, od frontu ich. Żeby oni dawali defa dalej. Ty możesz tu zajechać, się przygotować. Ty możesz tutaj się defować. Ty możesz tam spróbować dziabnąć. Ty lecz wszystko. Mimo iż mało, to i tak lecz. Tak lepiej od matriarchini leczy i tak. Dobra, dziabnij tego. Bierz te osłony jak możesz. Dobra, pięknie. Zabij tego. W sumie to powinienem na tym się sfokusować bardziej teraz, ale nieważne. Teraz to już bez znaczenia. Możesz dać defa. Możesz uderzyć. Może cię leczyć. Bochcia. No i świetnie. Dobra. Jest gitara w tym miejscu, przynajmniej na razie. Mamy już hajsy jakieś, więc budujmy sobie budynek do leczącej najpierw. Najpierw do leczącej. Nie tą co wszystkich, tylko tą co jednego. Zdecydowanie. Dobra, tereny się nasze imperialne pomału rozrastają. Bardzo słabo, bardzo powoli, ale się rozrastają. Tutaj wszędzie są tereny górskich klanów, goddammit. Co ciekawe, belongs to dwarves jest napisane, a górskie klany nie istnieją w tej wersji gry. Czy jest tam coś ciekawego za tą kopalnią złota? Jest jakiś wilczek, są trzy i to są te silniejsze. Zabijmy to, to są niezłe expy. Okej, okay, są miejsca dla magów. Przygotuj. Tutaj też się przygotuj. Ty tam dajesz defa. Tutaj nie bierz, ty bierz. Kryt. Nie. Szkoda trochę, ale nieważne. Bierz. Ty koniecznie. Dobra. Teraz tak, ty, panienko, przechodzisz tutaj, leczysz to wszystko, całe towarzystwo za 92. Ty bij jak tam możesz. Ty, kobieto, spróbuj zejść tam w dół i lecz Lamberta. Lambercik, weź tego. No weź. Tu zwejtuj, weź Lambert, to zabij. Ty dalej się defuj, panie, tylko przesuń się jeden kroczek. Ty się też przesuń, go uderz, krytycznie, bardzo ładnie. Tutaj dalej leczysz. Weź go tam dziabnij. Imperialny możesz w sumie
Moment, zwejtuj. Nie możesz. Dobra. I już wejtowałeś w tej turze. Chciałem, żeby tamta przeszła jeszcze tam na bok, żeby silniejszego heala na końcu dała, ale nieważne. Mogłem w sumie dać defa i waita chyba, ale dobra, mniejsza o to. Nie wiem czasami czemu w tej grze tak jest, że ta mapa się taka ciemna robi. Nie wiem, czy to zależy od pory dnia, czy nocy, czy jeszcze coś innego, czy coś się buguje od minimalizowania gry. Nie wiem. Tego nie będziesz robił, złodzieju. Ty, złodzieju, szukasz ruin, takich prostszych ruin, które sam będziesz w stanie wysolować. Tam się nie da przejść tobą, więc... Więc pomału tracę jakby użyteczność z posiadania ciebie. Ale i tak lepiej jest mieć ciebie niż tamtego łucznika. Dobra, zmiana tury. Spróbujmy jeszcze gdzieś jakieś tereny zahachmycić. Na pewno gdzieś coś jeszcze jest do przejęcia. Czy to jest wilk? Tak, tu jest wilk. Dobra. Przejdźmy tutaj. Tu są jakieś neutralne tereny. Może tam będzie jakiś teren. O, jest zamek. A zamek, przejęcie zamku to też jest rozwijanie terenu naszego. Kowalowałbym, żeby to Lambert przejął, bo nie wiadomo w sumie jaka tam walka jest. No się będę mógł się cofnąć, to nie tak, że dojdzie od razu do walki, prawda? Chyba. O, jest rozmowa z jakimś krasnoludem. Rozbudujmy budynek do rycerza. I idziemy sobie w Świętych Mścicieli w tym odcinku, w tej misji. Nie w tym odcinku, to nie, do tego, żebyśmy do tego doszli jeszcze daleko. Balderic, come, yes, you, come, look, I have a new unique offer to the lucky humans who meet me on the road. I am Balderic, the most renowned merchant on either side of the mountain. on either side of the mountain. Z obydwych stron góry, jakby. Okej. Okay. For a mere 100,000 gold coins, I can teach you the mysteries of the ancient sages. As you drink from the chalice of Votan, enlightenment is not guaranteed, and I cannot offer refunds. Okay, brzmi podejrzanie. Hold there, my good man. I am Sir Lambert Wainwright, Duke of Triel, and these are my noble companions. I am certain that none of us will fall for your trickery. No offense, of course, but we do require information, and a cunning fellow such as yourself, he certainly knows his way about these lands. It is only a question of price, sir. What is it that you want to know? I do not deal in military secrets, but as for anything else, I am certain we can come to some agreement. We are seeking a focus of divine power here in the mountains. Have you heard of a such thing? Be warned that that this fair lady can sense any lie or dissemblance. Aye, I do believe I know what you speak of. Aye, there is such a place. If I were in your boots, I would ask the guardian of Niflheim's gates. But these fellows are not known for conversation, at least not these days. The undead who sulk behind the seal have been agitated by something. Agitated. Może jakby... Kurde, jakby... God damn it, son. What it may be, none can say. I imagine that the guardians would be more likely to talk to you if you slayed the orcs in the ruins of our city, long ago destroyed by war. Here, I'll mark this site in your map. I am almost certain he stands to profit from this. Okej, muszę zniszczyć zielonoskórych, to się wtedy może czegoś więcej dowiem. Okej, spoko. Okej. Okej, i tu mamy walkę taką trochę groźniejszą, ale ja mam Lamberta. Standing ready. Siak.
Fajnie, że fokusujesz mojego tanka, który ma nasieczne dosyć dużo odporności. Pięknie. Przygotuj się. Pięknie. Miazio. O ty krytaczu jeden. Tam nie dojdziesz. To lecz tego. Ty tu podchodzisz, leczysz całe towarzystwo. Pięknie. Ek, możesz go dziabnąć, to go dziabnij w sumie, ale nie, bo wtedy ten mnie uderzy. Wszystkich mi uderzy. Dobra, to weź go bij. Z tym to sobie jakoś poradzę, bo on się nadal... Okej, sfokusował się w końcu na czymś innym. O kurde, gdyby to był kryt, to bym ją stracił. O Jezu, naprawdę uleczyłem tak, że Lamberto nie sięgnęło. Trochę biednie. No, dobra. Ubied. Aż tak źle nie wyszło. Mhm. Dobra, no spróbuj zabrać to miasto. Aha, tu jest taki fight. No nie no. To jest zbyt trudny fight. Tak myślę. Nawet jak dla ciebie. Czy można by spróbować? Masz jakieś przedmioty przy sobie? Nic nie masz. Spróbujmy, zapiszmy grę. Chociaż w sumie jest battle save też, nie? Ale dobra, zrobię sobie tego save'a. Jestem ciekaw, jak mi to pójdzie, bo można się bić z nimi pojedynczo na tym mieście. O właśnie, ja bym sobie ustał tutaj, bym zwaitował. Ja będę się tutaj fajcił z kimś, tylko problem w tym, że w plecy mi wejdą jeszcze jakieś pajace. Ale to już jest mały problem akurat. To moment. No ty dajesz defa. Teraz dajesz waita. A, chuj mi ten wait da. Słona tu wejdzie. Dobra, bij go. O, krytycznie. Zignorowana obrona, krwawienie weszło. Ale strasznie dużo zadał. Tutaj też mam takie... Mam coś całkiem niezłego heala, co prawda, ale... No nie, oni mają za dużo życia, jak tak patrzę. Przecież ja tym złodziejem aż tak OP nie jestem. No jeszcze od tyłu do mnie wchodzą. Dobra, ten nie trafił, to nieważne. Aha. Ja się teraz nie odsunę. Musiałbym się teleportować. Dalecące mi zaraz podejdą i tyle będzie z tego. No nie, no przesadziłem. Nie mam szans. Przesuń się, zwaituj. Tu się może przesuń, go podlecz. Daj defa. Dobra, na defie nie ma źle. Pod warunkiem, że nie będzie krytów. Jak będą kryty, to już będzie masakra. Ten się musi teraz cofać, a defować woli. Jest osłona od tego, no to trzeba go uderzyć tak czy siak. Statystyki mu podrosły. Nie trafił mnie. Ale nie, no teraz to już nie mam szans. No. Także... To było głupie. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko w sumie z nimi, ale gdybym mógł faktycznie walczyć z jednym przeciwnikiem w wąskim przejściu, gdyby od tyłu do mnie nie doszli, to easy. To wtedy ja bym to zrobił bez problemu.
Jakbym miał się z jednym tam fajcić jeszcze z healem za plecami. Dobra, jakaś ruina może coś. Cokolwiek. O. A weźmy tego doppelgangera, powinienem go porobić raczej. No dawaj. Okej, on krwawienia mi nie nałożył. Był marną kopią. Dobra, to się akurat mało przyda, to no już prędzej, ale małe ilości tej many wpadły. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Większe uniki jeszcze jakieś tutaj. O, plus 6% do expów i tam jest chyba niezła ruina też. O, zdecydowanie nie do zrobienia przez mojego jednego złodzieja. Chyba, że nim dobiję tutaj 25 level, to może. Na 25 może to zrobię. No to nie jest prosta walka, ale do zrobienia. Momencik, zrobimy sobie jeszcze budynek do Magusia. I lecimy w to. Już mamy wszystkie budynki, które są potrzebne, przynajmniej na razie. No dobra, mamy tutaj takie miejsce dla Lamberta, to wykorzystajmy je. A resztę będzie trzeba jakoś przegrupować. Ty zwajtuj. Ty lecisz tam w górę. Dajesz defa. Ty wejtuj. Ty lecisz tu i bijesz tę dwójkę. Ty wejtuj. Przechodzisz tu. Przygotowujesz się. Ty się chowasz tam, leczysz wszystko co się da. I ty się też tam chowasz. I leczysz Lamberta. I w takiej formie to jest do wygrania. Bez problemu. Nie bierz osłony, bo szkoda osłony. Ale tutaj już możesz wziąć. Na nim akurat nie szkoda. Weź mu tak przypierdol krytem. No. A szkoda, gdyby to był kryt, to już byłby martwy. Ja bym sobie jeszcze zwejtował z twoim ciosem. No, przypierdziel mu tam. Piękny kryt. Szkoda obrażeń na tobie. I co ten gigant zrobi? Tam idzie. W dół. Ty możesz się bić w sumie z goblinem tutaj. No weź. Kurde, szkoda tych obrażeń. Nic nie zrobię. Bra, zabitego. 200 życia miał, także... A ile ty masz jeszcze tych osłon? Jedną ostatnią, to nie, nie marnuj. Dobra. Dobra, weź go tam dziabnij rasa porządnie. Szkoda, że nie krytycznie. Masz osłonę? Nie masz osłony, dobra. Nie bierz. Osłonę ma właśnie Lambert wziąć na siebie. Giermek, możesz go bić, to bij. Bij tego. Osłona. Wykorzystamy. Nie trafiłeś, bardzo mi przykro. Kryt na końcu, gdy już nie był potrzebny, no ale dobra, niech sobie będzie. O nie, nie, nie ruszaj się, bij. Aha, no dobra. Chciałem tutaj z kontrolem, w sumie myślałem, że je będzie tura, a nie jego. Ale przez to, że osłona weszła, no to jemu się inicjatywa zwiększyła od tej umiejki jego.
To? Tak, to. ...63. Dużo bijesz, goblinie. A, jesteś na maksy wyekspionym goblinem. Rozumiem. Rozumiem. Dobra, już level upy są. Ale to dopiero pierwsze. Jeszcze dwa i dopiero wtedy będą jakieś przemiany. Okej. Dobra. Panie Lambercie. Lecisz w tamto dziadostwo, a później w miasto. Trzeba to miasto przejąć. Okej, Lambert, słuchaj, no... Zadanie jest jasne. Teleportujesz się od razu za plecy tych, którzy są najgroźniejsi. I ich tankujesz. Nie wierzę. Okej. Okay. Jak oni będą mi strzelali w bohatera, to akurat mi mu tylko HP zwiększają, także to jest genialne. Genialna taktyka. Dobra, lecz. Nie dojdziesz do niego, no to trudno. Sobie dasz defa. Nie ma co leczyć. No bez kitu, jemu tylko HP zwiększają. Okej, okay, teraz fokusowali się na innej panience. Bij tego. Krytycznie, pięknie. Bij to. W sensie tankuj. Okej. Okay. Masz jeszcze osłonę? Nie masz. To on będzie mógł sobie uderzyć, kogo będzie chciał. A nieważne. Jadź po jakiegoś tego goblina. O kurwa. To chyba był błąd. Dobić to. No nie trafił. Bohaterowi ciągle HP-ki zwiększają tylko. Face me. Standing ready. Tego weź dziabnij i tego weź dobij, maguś. Dlaczego mnie trafiłeś? Maguś! Zawiodłem się na tobie. No dobra. Miasto trzeba zrobić. To lecimy. Moment, zanim to zrobię, jeszcze sobie to dziabnę. A to się co turę odnawia, także jutro jeszcze raz sobie skorzystam. Co tutaj jest do zrobienia? Beliar! Hello, Beliar! Czy ty byś chciał zawalczyć z moim złodziejem? To jest sukinsyn, który w jednym odcinku mi porobił całą armię. Dobra, walczymy. Mamy ten... Jest battle save, także nie muszę zapisywać nawet. Dobra, on ma tylko... jeden punkt ruchu, więc moglibyśmy trochę z nim potańczyć w sumie wokół tego dziadostwa. Weź tu się cofnij. Ty, kobieto, musisz uciec gdzieś w jakiś ruch, żeby Beliar nie chciał do ciebie iść w ogóle. Broń się, i tak masz więcej inicjatywy od niego, więc i tak możesz sobie pozwolić na takie zabawy. Ja chcę sobie na nim obrażenia nastakować, to tak fest. Ty się tam ulokuj i sobie tam stój. I zobaczymy, czy on będzie chciał faktycznie Beliar cały czas chodzić za mną, czy będzie chciał skręcić do leczącej. Bo jak skręci do leczącej, to będzie trzeba do niego podejść. Def. Jeszcze jeden def. Dobra, i sprawdźmy... Jak tutaj się ustawię, to gdzie on pójdzie? Dobra, idzie za moim złodziejem. Świetnie.
Dobra, zrobimy tylko jedno kółko, bo mi się nie chce więcej. Jak będę stał złodziejem znowu w tym miejscu, żeby ona akurat mogła go leczyć, to będę już walczył. Dobra, ile ty tam masz? 222 obrażeń, ja mam 179 i ciągle rosną te obrażenia, także jest git majonez. Problem w tym, że jeżeli on we mnie krytnie, to będę miał przewalone. Jeżeli dojdzie do tego kryta, oczywiście, ze strony tego Beliarcha. I tak będziesz musiała zrobić kroczek i tak. Dobra, to jest moment, w którym będę już z nim chciał walczyć. Wait. I see your weakness. No, przejebane trochę. Nie, to jest zbyt groźne, żeby ona tam przechodziła. Muszę pamiętać o jego niespełnionym rozkazie, który zaraz mu się odpali. Jeszcze raz dostanie wpysk z trucizny i będzie miał niespełniony rozkaz. Będzie miał dwa punkty ruchu. Już. Idzie teraz za dwa punkty. Krytnij w niego. Tylko żeby on we mnie nie krytnął. Gdyby tak by krytnął, to by się już wykrwawił, to już bym miał wywalone w sumie. Dobra, zabito. Pięknie. Ładnie się obrażenia musiały nastakować na końcu. Mogłem w sumie zobaczyć przed ostatnim czasem, ile miałem obrażeń. Ale na pewno dużo. Dobra, 250 kamienia wpadło. To akurat mnie bardzo cieszy, że kamień wpadł. Tutaj jest jakiś ten treasure. Tutaj nie będę podchodził tobą. Broń Boże. Dobra, czy mnie stać na coś sensownego? Tego nawet nie mam. Także no nie stać mnie już na nic. Ewentualnie gildia magów? Mam gildia magów? Nie mam Magic Tower. To budujemy. No to jest must have. Koniecznie. Dobra, dawaj to miasto. Bierzemy. I myślę, że po przejęciu tego miasta możemy sobie zakończyć ten odcinek. Dobra, plan jest taki, że ty tutaj będziesz tankował dwóch, bo możesz, bo ciebie stać na coś takiego, na takie wybryki. A wy tu we dwójkę będziecie tankowali na dole. Albo, no, w ten sposób, że stoisz tu, Giermek ustanie tu i wy we dwójkę tutaj trzymacie jednego w ryzach. I to jest idealna taktyka. Weź tam bi. Pięknie. To możesz tam podleczyć. Ty kobietę też tam możesz podleczyć. Bierzesz osłonę tego. No, na piercing ma odporności trochę gościu, niestety. Bij co tam chcesz.
Dobra, osłona. Spoko. Szybciej umrzesz. Ach, przeżyłeś, ale spokojnie, mój mach cię dobije na pewno. A oni muszą dawać defy, nie mają nic innego do roboty, nie mają wyboru. Ty bierzesz piercingiem, a ja odporności na piercing u niego za bardzo nie mam, więc tutaj... Tutaj może być problem teraz. Daj defa w razie czego. Możesz wziąć na siebie cios, na defie, pięknie. Weź się przerżnij przez tam coś, ścierwo. Dobrze, się jeszcze mogę Lambertem mu tam na plecy teleportować, jak będzie trzeba. Dobra, lecz tutaj. Tutaj mam aż dwóch do leczenia, tutaj lecz tam. Tutaj lecz tam. Dobra. No bierz tę osłonę. Niestety masz bardzo mało zdrowia już. Weź się, przesuń, bij tam dalej. No ale Lambertem już się nie trzeba zajmować, on już sobie tam poradzi. Tutaj trzeba leczyć i bić. Oni sobie nie radzą z tym jednym pajacem. O. Robi się tu nieciekawie. Weź mu przyje wraz za porządnie. Mógł to być kryty, ale dobra. Okej, teraz w giermkę uderzył, spoko. Widzę, że gościu lubi dzielić obrażenia. Jak coś, mamy wskrzeszenie na bohaterze też, więc... Nie ma tragedii. Okej, wszedł kryt, pięknie. Chociaż dostał osłonę. No właśnie, przez tego kryta dostał osłonę. To bardzo niedobrze. Weź tam lecz ich. A i ten dostał krytem w pysk. No to ty nie możesz bić w tym momencie przez to. Bo on ma osłonę. Zabiłby cię. Dobra, Lambert sobie tam świetnie radzi. A czemu bez osłony? Nie rozumiem, co się zadziało. To jak ta osłona zadziałała w końcu? One combat turn. Aha! Dobra. Dobra. Tambi. W sumie to lecz tam dalej. Dobra, bohatera tam już nie trafiają nawet. Weź to dobij. Lecz giermka. Dobij tego. No i został już tylko wieśniak, także... Quick fight. Pięknie. No jak spowstało się tylko. Tak samo jak za dwóch świętych mścicieli. No i mamy wioskę. W której... O, dobre, daje dwie statystyki i dwie odporności. Fajna rzecz. No, przydałoby się to ukraść, jakby dało radę. Dobra, to sprzedajmy. 1600, no. Teraz to ja, teraz to rozmawiamy. Ach, nie dojdę. Dobra, to jak nie dojdę, to i tak skończę turę przy tym takim układzie i się w następnym turze tym od razu wyleczę trochę. Co my tu mamy? O kurde, nie zauważyłem tego. Oż ty chuju. Trollu jeden. Nie zauważyłem tego, bo dopiero teraz tutaj doszedłem. No nie, z trolem się tak bawić nie będę.
Troll jest przynajmniej dwa razy silniejszą wersją Beliary i on może mi zwanshotować mojego Konrada. Jeżeli by mu wszedł kryt. Na wodę jest podatny, ma 50% podatności na wodę, czyli moje krwawienie by mu w sumie całkiem sporo biło. Jeszcze oczywiście jak będę z nim tańczył wokół jakiegoś czegoś, ale nie wiem, nie chce mi się w sumie nim ten trolla zabijać złodziejem, bo to może być po prostu za trudne. A momencik, jak gdybym tak... No tak, mamy jeszcze takie umiejętności. Dobra, tak czy siak, myślę, że to na ten moment możemy zakończyć odcinek, bo już jest długi bardzo, więc dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem Skowron Piąty, zapraszam bardzo serdecznie do kolejnych odcinków. Co? To była za informacja. You cannot save the game at this time. Czemu? Aha, coś tu się zbugowało, że do tej trucizny jednak doszło. Ale dopiero w tej turze. A to głupie to było strasznie. To zdecydowany bug. Tak czy siak, dziękuję za uwagę, ja byłem Skowron Piąty. Zapraszam bardzo serdecznie do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale. Serdecznie pozdrawiam, polecam i na razie.